Wynik nie najlepszy, ale przecież graliśmy z bardzo dobrą drużyną i praktycznie no nie mam nic do zarzucenia chłopakom. Starali się, a to, że były niedokładności, no to też no jest pewna taka prawidłowość, że ciężko jest zagrać dwa kolejne mecze na bardzo wysokim poziomie. I właśnie te niuanse decydowały dzisiaj o tym, że mecz przegraliśmy, bo tak bramkowo te sytuacje były porówno z obu stron, z tym, że my nie wykorzystaliśmy, przeciwnik to wykorzystał, zwłaszcza na początku. No ale to chwała chłopakom, że się podnieśli, że w tej drugiej połowie jeszcze szarpnęli, dążyli do wyrównania. No stało jak się, tak się stało, jak się stało. No cóż to. My przede wszystkim musimy troszeczkę ustabilizować i wzmocnić skład. Albo ściągniemy jednego, dwóch zawodników, albo po prostu ci nasi rekonwalescenci dojdą do zdrowia i wspomogą zespół. No i to jest jedyna droga i spokojna, systematyczna praca w okresie przygotowawczym i myślę, że to da takie pożądane efekty.